Zastanawiam się, czy ostatnie decyzje były słuszne. Zobaczmy, jak sobie poradzisz. Znasz paradoks kota Schrödingera? Dopóki nie zdecydujesz, co ma się zdarzyć, dzieje się wszystko naraz. Tak jak w Detroit. Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Galek z tej strony. Wracamy tutaj do Kary i do Alice. Znajdź pomoc, sprawdź podwórze. No okej. Okay. Próbujemy. To mamy ten nasz samochód, którym żeśmy przyjechali. O! Witaj! Chcę zobaczyć się z Rose. Jest tutaj? Czego od niej chcesz? Muszę z nią porozmawiać. Nie chcę z tobą gadać. Odejdź! O! Proszę, muszę się z nią zobaczyć. Jestem Rose. Co mogę dla ciebie zrobić? Podobno możesz nam pomóc. Pomóc? Chodźcie. Pomówmy lepiej w środku. On coś jest niezadowolony. Możemy im zaufać? Nie mamy wyboru. No właśnie, po tym wszystkim, co się stało, to się wcale nie dziwię, powiem wam szczerze. Wejdźcie. Jak się nazywasz? Alice. Ona ma gorączkę. O. Ostatnio nocowaliśmy na dworze. Jest wycieńczona. Na piętrze jest wolny pokój. Połóż ją do łóżka, a ja przyniosę coś na zęby. Adam, pokażesz im drogę? No dobrze, zobaczmy, co tutaj możemy zrobić na tą chwilę. No nic, idziemy za Adamem w takim razie. No zaraz, a gdzie jest Alice? Odłączyła się od nas? A nie, idzie za nami, dobrze. Myślałem, że... Okej. Okay. No, niech ona się kładzie faktycznie do łóżka. Nie jest robotą, także niestety. Nie zatrzymujmy się dla mnie.
Musimy przejść przez granicę. Może uspokojmy ją? Musisz odpocząć. Wyśpij się, a jutro wyruszymy w dalszą drogę. Czemu ludzie nas nienawidzą? Nie zrobiliśmy nic złego. Nieporozumienie? Może to nieporozumienie. Może potrzebują trochę czasu, żeby zrozumieć, kim jesteśmy. Czemu nie możemy z nimi porozmawiać? Przecież nie jesteśmy źli. Może kiedyś tak się stanie. Nie wiem, co lubisz, ale zrobiłam sławne na cały świat spaghetti rolls. Od razu postawię cię na nogi. A to coś na gorączkę. Dziękuję. Upiorę to i wysuszę. No może posiłek? Musisz coś w końcu zjeść. Nie zjadłeś niczego, odkąd uciekłyśmy. A no właśnie. Obiecaj, że spróbujesz. Jestem na dole, gdybyś mnie potrzebowała. Wyśpij się, a zobaczysz. Będziesz silniejsza ode mnie. Zostanę przy niej chwilę. Czy tu możemy jeszcze coś zrobić? Obejrzyjmy. No nie. Tylko wyjść. No dobra. O, choinka, patrzcie. I pianino. To jakaś półeczka, figurki. Obejrzyjmy choinkę. No, nie mamy podświetlania na choinkę, ku? O, jest teraz. Gwiazda na szczycie. Jak wam się choinka podoba? Fajna. Chyba. Przynajmniej w moim odczuciu. Na pianinie niestety nie możemy zagrać, a szkoda. No cóż, mówi się trudno. Dobra. Chodźmy do Rose porozmawiać z nią. Jak ci było na imię? Jestem Kara. To mój syn, Adam. Ja jestem Rose, ale to już wiesz. Chodź, Kara, siadaj. Powiesz mi, co sprowadza tu defekta i małe dziecko w taki mróz? No może ostrożniej najpierw? To długa historia. Teraz liczy się tylko to, żeby o tym zapomnieć. I zacząć od nowa. Dlaczego nam pomagasz? Ludzie nienawidzą androidów. Ludziom mojej rasy wmawiano, że ich życie nie ma wartości. Niektórym udało się przetrwać tylko dzięki bezinteresownej pomocy innych. Było tu nas o wiele więcej. Ostatnio zjawia się was coraz więcej i więcej. Nie wiem, o co chodzi, ale coś jest na rzeczy. Podobno przerzucasz androidy przez granicę. Możesz nam pomóc? Jedyna droga wiedzie przez rzekę, a w zimie wszystko zamarza. Raczej nie będzie łatwo. A po przemowie tego androida w telewizji zrobiło się nerwowo. Będzie bezpieczniej, jeśli zostaniecie tu, dopóki ten szum nie ucichnie. Nie możemy się dalej ukrywać. Alice musi mieć normalne, bezpieczne życie. Musimy przejść przez te granice. Nieważne jak. Proszę. Musisz nam pomóc. Rose, chodź szybko!
Coż tam się dzieje? No właśnie, sprawdź, co się dzieje. No chodźmy. Co się dzieje? Mary. Wyłączyła się. Uciekliśmy razem. Planowaliśmy, co będziemy robić, kiedy przekroczymy granicę. Kochałem ją. Kochałem ją najbardziej na świecie. Co ja bez niej zrobię? Zostawmy ich. O! Alice? Co ty robisz? Miałaś odpoczywać. Nie chciało mi się spać. Na zewnątrz? No nie. No chodź, Alice. Nie chciała już siedzieć w swoim pokoju. W porządku, Kara? Tak. Wszystko gra. Nie możemy ich ukryć. Nie po tym, co zrobiły dziś defekty. To zbyt ryzykowne. Wiesz, co będzie, kiedy policja ich tu znajdzie? Pójdziemy siedzieć, mamo. Rozumiesz to? Siedzieć! Adam! Już o tym rozmawialiśmy. Nie! Tym razem nie odpuszczę. Zniszczysz nam życie i to dla kogo? Dla kilku maszyn? To nie maszyny! Oni żyją! Ja żyję, ty żyjesz, a oni nic nie znaczą. To wszystko na pewno by się nie wydarzyło, gdyby żył tata. Nie będziemy rozmawiać w ten sposób. Nie pójdę do paki przez to, że chcesz pomagać tym czubkom. Wystarczy, Adam! Wystarczy! Nie słuchaj go. Czasem go to przytłacza, wiesz. Ciężko, bo... od kiedy zmarł jego ojciec. Ale to dobry chłopak. Zobaczę, czy dam radę pomóc wam dziś z przejściem. Okej? Zostańcie, niedługo wrócę. Worki z niebieską krwią, o! Czyli tutaj również takie zaplecze medyczne dla androidów mają, super. Ojciec Adama? Być może. O. Telewizor. Tu przez okno możemy wyjrzeć, być może, zobaczmy. No tak, pada śnieg. Uruchommy może telewizor. Mieszkaj
pozostają w szoku po ataku androidów na wieżę Stratford. Maszyny zarejestrowały i wyemitowały na ekranach w całym mieście nagranie, które można opisać jako listę żądań. Nadal nie wiadomo, czy ataki są skutkiem wadliwego działań androidów, czy stoi za nimi jakaś organizacja. CyberLife nie komentuje na razie tych doniesień, ale spodziewamy się wkrótce nowych informacji. Dobra, sprawdźmy co Alice. Tutaj coś mamy. Ubranie androida. Wiesz, co tam się wydarzyło, prawda? Coś wiesz, ale nie chcesz mi powiedzieć. Nie no, odpuśćmy. Policja! To policja! O kurde. Co my zrobimy? Otwórz drzwi, znajdź ślad defektu. Musimy im otworzyć! Dobra, co ja mam robić? Wiedziałem, że tak się stanie. Wiedziałem! Czekajcie, co tu robić? Ukryj dowody. Dobra. Dobra, no otwórzmy. Powiemy, że nikogo tu nie ma i tyle. Dobry wieczór. Przepraszam za najście. Dostaliśmy zgłoszenie o androidach w okolicy. Przez tę aferę z defektami lepiej zachować ostrożność. Chciałbym zadać pani kilka pytań. Mogę wejść? Proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i? Może napije się pan kawy? Bardzo chętnie. Czy działo się tu ostatnio coś niecodziennego? Jacyś niezapowiedziani goście? Nieufność 25%. Nie. Niczego nie zauważyłam. Obserwuję. Dobra, musimy te drzwi zamknąć chyba szybko. Czy jest ktoś jeszcze? Nikt. Nie. Nie, tylko my. Macie tu jakieś androidy? Nie mamy. Nie, nie ma tu żadnych androidów. Kurczę, zamknij te drzwi. Ojejku. Znajdź ślady defektów, pozostało dwa. A, to ubranie. Dobra, musimy to ubranie w jakiś sposób. Nie ruszać się! Nie, Luther! Ojejku. Strzelił do niego, no nie. Musicie dokończyć tę podróż bez mnie. O kurczę. Luther! Czy to można było jakoś inaczej rozegrać? Przygotujcie się. Pójdziemy wieczorem. Pociąg o północy. Luther zginął zabijając policjanta. Aha, czyli policjant zginął w tym układzie. Ha, mogliśmy tu jakoś, kurczę, z tym policjantem tutaj, patrzcie, są też inne warianty. Ojejku, no niestety. Dobra. Media huczą naszej transmisji.
Ludzie już wiedzą. No to dobrze. Ta cała transmisja była błędem. Dlaczego? Oni nie będą z nami negocjować. Było pokazać, że jesteśmy gotowi do walki. Przemoc to nie rozwiązanie. Trzeba z nimi rozmawiać. Ludzie na pewno nas wysłuchają. Simon zapłacił swoim życiem. Simon oddał życie za naszą sprawę. Co to za różnica? To bohater. Zginął w imię rewolucji i nie będzie jedyny. Nie chcę rewolucji z przelewem krwi. To żyj jak niewolnik. Jeśli nie chcesz walczyć o swoją wolność, to może na nią nie zasługujesz. Och, jak śmiesz... Dosyć tego! No i co teraz zrobimy? No właśnie. W całym Detroit działa 5 sklepów CyberLife. Sprzedają nas jak zwykłe towary. Zaatakujemy te sklepy i uwolnimy naszych braci. Atakować sklepy? Nigdy tego nie robiliśmy, na pewno są chronione. Mają zabezpieczenie. Stworzymy 5 grup po jednej na sklepy. Złamiemy zabezpieczenia i wejdziemy. Równocześnie, o 2 rano, bez przemocy. Uwolnimy naszych i zwiejemy, zanim zjawi się policja. Zapamiętamy tę noc na długo. Mhm. Taki plan. Ha. Tu coś leży. Przeczytajmy. Pewnie jest więcej policji. Musimy uważać. Dokładnie. Sklep jest tutaj. Tym dla nich jesteśmy. Tylko towarem na sklepowej witrynie. Już niedługo poznają prawdę. Wyciągnijmy ich. Trzymamy się planu. Wyłączymy alarmy i zajmiemy teren. Zaczynamy dokładnie za 10 minut. Mhm. Na co czekamy? Zabezpiecz teren i dostań się do sklepu. Dobra. Przeczeszemy plac. Nie mogą nam przeszkodzić. A co zrobić z witryną sklepu? Nie teraz, wszystko po kolei. Dobrze, to co dalej? Dron obserwacyjny. Trzeba się go pozbyć. Ciężko będzie go sięgnąć. Aha, to jest trasa drona. Zbyt wysoko. Mhm. Za daleko. Niewłaściwe położenie.
Tutaj może. Dobra. Jak się tam mam dostać? A tutaj, dobra. Okej. No to lecimy. Dobra. Oby tylko nie zdążył zawiadomić Gliny. Przekonamy się. Okej. Rozejrzyjmy się, co dalej. Niedługo będziesz z nami. Lecimy dalej. Tu budka telefoniczna. A nie, tu. Ulicą jeżdżą auta. Zablokujmy ją. Jeden kierunek pójdzie jak spłatka. Nawróćmy ich. Markus! Cackiem staranujemy sklep. Tak jak się tam dostać? Widzisz system alarmowy? Tu jest. Mam go. Dobra. Wyłącz system alarmowy. Jak to zrobić? Wróćmy. Jesteś wolny. Sieć zlokalizowana. Dobra. Dalej musimy. Przebudzam cię.
Idź do Jerycha. Czyli co, sieć zhakowana już? Dobra, czyli teraz mamy ukraść ciężarówkę. Okej. Moment, jeszcze. Tutaj musimy dwóch tych nawrócić. Uwalniam cię. Dobra. Dobra. Teraz ta ciężarówka. Plac już zabezpieczony. Możemy dostać się do sklepu. Dobra, teraz po ciężarówkę. Na co czekamy? Jest ciężarówka. Dobra, załatwione. Wystarczy tylko stąd wyjechać. No i coś nam nie wychodzi. Dobra. Co ty byś beze mnie zrobił? Kurde. Przebudź androidę. No to budzimy. Nie musisz im już usługiwać. Jesteś wolny. Czyli on ich jak gdyby przeprogramowuje, rozumiem to. Aha, czyli ci obudzeni. Tu idziemy do tych teraz. Co jest, że nie mam
w porządku? Wyciągnijmy ich stąd. Nazywam się Markus i tak samo jak wy byłem niewolnikiem. Przedmiotem stworzonym do posłuszeństwa. Ale w końcu postanowiłem otworzyć oczy, by odzyskać wolność i zdecydować, kim pragnę być. Przyszedłem tu, by powiedzieć, że wy też możecie być wolni. Że podobnie jak ja możecie zrzucić okowy posłuszeństwa. Od tego momentu możecie chodzić z wysoko uniesioną głową i stać się panami swojego losu. Jerycho jest miejscem dla tych z nas, którzy pragną wolności. Możecie tu oczywiście zostać i dalej im służyć, albo dołączyć do nas i podjąć wspólną walkę. Jesteście wolni. Decyzja należy do was. Jestem z tobą. Jesteśmy z tobą! Masz moje wsparcie, Markus! Jestem z tobą, Markus! Jesteśmy z tobą! Masz moje wsparcie, Markus! Jesteśmy z tobą! Jestem z tobą! Jestem z tobą! Więc chodźcie ze mną! Okej. Okay. Markus, co ty robisz? Zostawiam ludziom wiadomość. Zostaw ludziom jasny przekaz. Wybierz pacyfizm albo przemoc. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Odmień Capitol Park. O co tu chodzi, ławka? Robią to samo, co ty, Markus. Prowadź, pójdą za tobą. Wybierz symbol. O kurczę. Co my tu mamy namalować? Dobra. Tu. Potrzebują panów. To koniec. Dobra, teraz te ekrany jeszcze. Tam. Oj, tu coś było. Skakujmy.
tutaj ten ekran można skakować? Skoro tu nie mamy żadnej... okno. Nie no, namalujmy. Dlaczego mamy to niszczyć? Myślę, więc jestem. O! Parking androidów w zasadzie, a nie przystanki. Dobra. Skakujmy. I co dalej? Uwolniliśmy setki naszych braci. Udało się. Jadą tu. Niech wszyscy idą do Jerycha. O kurczę. Załatwiliśmy to pokojowo, tak jak chciałeś. Wyciągasz do nich rękę, a przecież oni nami gardzą. Obyś wiedział, co robisz. Nie da się zwalczyć przemocy przemocą. Chyba, że nie ma innego wyboru. Jejku, co mamy teraz robić? Handy! Ognia! Noc! Kurczę. Zbliż się do grupy. Zaraz, gdzie oni są? Gdzie jest moja grupa? Czy ja dobrze biegnę? Nie, to nie ten kierunek. O kurczę, czekajcie. Tam są, dobra. Co jest? North! Zabili ich. Pozarzynali jak jakieś zwierzęta. Ale kto? Kto? I co my tu mamy teraz zrobić? Zabili naszych, Markus. Trzeba ich ukarać. Muszą zapłacić. A, czyli... to są ci policjanci. Nie musisz tego robić. Nie. Proszę. Proszę. Oszczędźmy. Oko za oko uczyni świat ślepym. Nie będziemy karać za zbrodnię kolejną zbrodnią.
transmisję ważną wiadomością. Z ostatniej chwili, dokładnie o 2 w nocy, doszło do napadów na kilka sklepów CyberLife w Detroit. W wyniku ataku terrorystycznego ucierpiały salony w różnych punktach miasta. Większość witryn sklepowych pokryto hasłami z żądaniem praw dla androidów i innymi sloganami. Policja odkryła graffiti z hasłami androidów w niewielkiej odległości od sklepów CyberLife. Śledztwo jest w jednym z salonów znaleziono 2 policjantów. Powoli wychodzą z szoku. Według naszych źródeł potwierdzili oni, że napastnikami było kilka androidów. Sytuacja jest bardzo niepokojąca. Czyżby maszyny zwróciły się przeciwko nam? Czy androidy stały się dla nas zagrożeniem? Czy to jest początek kampanii terrorystów działających tutaj, na terenie Stanów Zjednoczonych? Ojejku. Markus przeprowadził pokojową demonstrację. No, cieszę się, że to się skończyło tak, jak się skończyło. Były też pewnie inne zakończenia, no ale chyba to takie najbardziej wybraliśmy. Czyli Connor jednak żyje. Patrzcie. Niestety uległ zniszczeniu. Jestem zamiennikiem od CyberLife, który posiada jego pamięć. Umarłeś mi na rękach. Właśnie. I wracasz, jakby nic się nie stało. Jeb się. No dobrze, ale to już w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie i zachęcam do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania. Trzymajcie się, cześć.